1 000 000 euro dziennie to ponad 4,5 miliona złotych. Polska ma zacząć płacić, gdy odbierze decyzję o karze nałożonej przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. W komunikacie TSUE czytamy, że ta najwyższa dzienna kara w historii Trybunału pozwoli uniknąć poważnej szkody dla porządku prawnego Unii i ma zmusić Polskę, by ta nie opóźniała realizacji wyroku z lipca, czyli zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykracza poza te kompetencje, które wynikają z traktatów unijnych. Polska nie może być elementem szantażu, nie może być karana za coś, co nie wynika z traktatów. Rządzący przekonują, że zmiany w sądach nie mogą odbywać się pod presją kar finansowych. Opozycja domaga się, by projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej był procedowany w Sejmie już jutro. Jeżeli teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zdecyduje się na przecięcie tego sporu i zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, to przerzuci te koszty na obywateli i obywatelki. Izba Dyscyplinarna w tej formule przestanie istnieć. Nie chcemy, żeby było to nagle. Apeluję, żeby zachować trochę więcej spokoju, trochę więcej zimnej krwi. Spokoju w tej sprawie nie ma u koalicjantów z Solidarnej Polski, którzy domagają się zaostrzenia sporu z Brukselą. Totalny bojkot wszelkich decyzji na poziomie unijnym przez Polskę, zasada pustego krzesła, nieuczestniczenie nawet w posiedzeniach Rady Europejskiej. Aż tak bardzo boją się Ziobry? Czy ryzykują pieniądze Polaków tylko dlatego, że boją się własnego zaplecza politycznego? Zapowiedzieliśmy, że w tym roku ten projekt zostanie przedstawiony, dlatego tym bardziej ta presja, która w tej chwili jest wywoływana przez organy Unii Europejskiej, zaskakująca. Do rezygnacji z kar szefową Komisji Europejskiej na spotkaniu w Brukseli w ubiegły piątek miał namawiać premier Morawiecki, ale wniosku z unijnego trybunału nie wycofano, a jego wiceprezes dziś stwierdził, że sama zapowiedź reform wymiaru sprawiedliwości nie wystarcza i oczekuje natychmiastowego wstrzymania obowiązywania przepisów dyscyplinarnych w Polsce. To druga w ostatnich tygodniach kara od TSUE. Wcześniej Trybunał nałożył 500-milionową karę za niezamknięcie elektrowni w Turowie. Trudno, żeby Polska na zlecenie, zalecenie czy polecenie jednej szanownej pani sędzi Trybunału Sprawiedliwości pozbawiała ciepła dziesiątek tysięcy mieszkańców. Z naszych informacji wynika, że w rządzie trwa spór, jak zareagować na dzisiejszą decyzję TSUE. Ziobryści nie chcą iść na kompromis. Będziemy płacić 1 000 000 euro. Chodzi pani o to, co dzisiaj wydano, tak? Tak. TSUE? Tak. Bez podstawy prawnej. To są instytucje, które działają ultra vires, wykraczają poza kompetencje. Z kolei kancelaria premiera chce sprawę likwidacji Izby załatwić sprawnie, także po to, by odblokować pieniądze z Funduszu Odbudowy. Posiedzenie Sejmu rusza jutro. Marcin Fijołek, Wydarzenia.